Cześć wszystkim, dzisiaj na temat następcy Klafuricza, bo to, że Klafuricz odejdzie, to jest praktycznie przesądzone. Pomijam kwestię Adama Nawałki, bo to tak naprawdę Adam Nawałka to wiadomo, że jest tutaj pretendentem do objęcia, ale kto tak naprawdę z trenerów nadaje się do prowadzenia Legii Warszawa? Bardzo tak naprawdę zawężę tą grono. Dzisiaj przedstawię kandydaturę Leszka Ojrzyńskiego. Dlaczego? O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Od razu chcę powiedzieć, nie jestem adwokatem Leszka Ojrzyńskiego, tylko przedstawiam rozwiązania tak naprawdę, jeśli chodzi o Legię Warszawą i sytuację, w której znajduje się Legia Warszawa, bo bardzo nie lubię takiej sytuacji, że wieszamy na czymś czy na kimś po prostu psy, krytykujemy, to jest złe, niedobre i tak dalej. No ale to zmień to, zrób coś, tak? Powiedz, jak to chociaż to można zmienić, jak to można zrobić lepiej. Popełnij błąd, ale spróbuj coś zmienić tak naprawdę, tak? No właśnie, wiadomo, że Klafuricz to praktycznie sprawa przesądzona, zostanie zwolniony. Legia, to co po prostu pod jego panowaniem, to jest tragedia, jaką prowadził Legię. Oczywiście zdobył tytuły mistrzowskie, tak, no bo po Jozaku praktycznie poprowadził tą drużynę, już wszystko było przesądzone, ale jeśli chodzi o europejskie puchary, to praktycznie Klafuricz się kompletnie nie sprawdził. Przypomnę, że był asystentem Jozaka, a wcześniej prowadził damskie czy żeńskie drużyny. Natomiast nie miał charyzmy, osobowości, według mnie też doświadczenia, ale to jest, pamiętajcie, moje tak naprawdę zdanie subiektywne, ja jestem tylko po prostu laikiem, tylko zwykłym kibicem. No właśnie, dlaczego tak naprawdę Leszek Ojrzyński, jeśli oczywiście nie wypali tutaj Adam Nawałka, powinien objąć Legię Warszawa? Ja uważam, że Leszek Ojrzyński to jest doskonały tak naprawdę szkoleniowiec i on powinien po prostu objąć Legię Warszawa i rzeczywiście z tą Legią po prostu Leszek Ojrzyński mógłby coś ugrać więcej. Bardzo dobrze prowadził Arkę Gdynię, mnóstwo sukcesów, gdzie tak naprawdę w Legii Warszawa miałby większe szanse na dokonanie po prostu transferów, na sprowadzenie zawodników. Leszek Ojrzyński ma także przegląd gry, jeśli chodzi o ekstraklasę, młodych piłkarzy, wielu piłkarzy, który po prostu było w Arce Gdynia, on tak naprawdę nadał im błysk, tak, oni nie błyszczali, a pod tak naprawdę skrzydłami Leszka Ojrzyńskiego oni zaczęli lepiej grać, czyli rzeczywiście powinien po prostu przyjść do Legii Warszawa. Poza tym Leszek Ojrzyński na pewno doprowadziłby do tego, że część z tych obcokrajowców, tego zaciągu za poprzednich tych trenerów zostałaby zwolniona, czy kontrakty zostałyby rozwiązane, oni by opuścili Legię, poszliby do innych klubów. Tym samym budżet Legii zostałby po prostu odciążony na te najwyższe pensje, tak, dla tych zawodników z zagranicy. Druga kwestia, wiadomo, że Ekstraklasa praktycznie, czy tutaj PZPN bardzo mocno przykładają się do tego, żeby stawiać tu na młodych piłkarzy, tak, na wychowanków. Mówi się, że będą zwiększane limity do dwóch, nawet albo do trzech wychowanków, żeby było, tak, tam będzie określone po prostu, ile mają meczy rozegrać i tak dalej. Czyli rzeczywiście po prostu Ekstraklasa, PZPN cisną, żeby stawiać na Polaków, tak, na młodych po prostu szkoleniowców. Oczywiście należy sprowadzać zawodników, nie ma tutaj wątpliwości, tak. Natomiast na pewno Leszek Ojrzyński te transfery, przynajmniej według mnie, tak, na podstawie tego, jak się prezentował w Arce Gdynia, na pewno po prostu miałby lepsze rozeznanie i tych zawodników, który by ściągnął, to są zawodnicy, którzy by pasowali do tej układanki, a nie ściągnął po prostu ich dlatego, że na przykład, o, tak, był trener tutaj z Bałkanów, to ściągnął trzech piłkarzy z Bałkanu, bo oni są dobrzy, tak, ściąga swoich po prostu jakichś tam zaufanych ludzi i tak dalej. Czyli rzeczywiście po prostu Leszek Ojrzyński absolutnie powinien po prostu objąć tą Legię Warszawa. Co brakuje tej Legii Warszawa, to też jest charakter po prostu taki, być może zadziorność, którą ma Leszek Ojrzyński, troszeczkę taka wojskowa po prostu, taki po prostu można powiedzieć dryk, ale to rzeczywiście mogłoby się sprawdzić, tak, mogłoby to być po prostu realizowane. Tego brakuje w Legii Warszawa. No i zupełnie przebudować tą Legię, tak, zupełnie ją przebudować, bo jeśli chodzi o polską ligę, to praktycznie oni zdobywają wszystko, co można, i Puchar Polski, i Mistrzostwo Polski, no ale wszyscy wiemy, że Legia ma wyjść poza po prostu Ekstraklasę, ma wyjść także na rynki tutaj europejskie, tak, ma po prostu zdobywać, a nie, że przegrywa praktycznie ze Spartakiem Trnawa, który ma budżet 10-krotnie mniejszy od Legii Warszawa. To też pokazuje, no po prostu, bo to jest tak, przychodzą momenty kryzysowe, momenty ciężkie i wtedy
wtedy prawdziwy trener, ten, który po prostu chce prowadzić daną drużynę, bo chce rzeczywiście pracować, a nie wpisać sobie w CV, chce, czy po prostu pychać pieniądze na koncie, bo ma bardzo dobre wynagrodzenie, to rzeczywiście daje od siebie wszystko, tak, zmienia drastycznie nawet przebieg gry, nawet wystawia obrońców, tak, jako napastników, po to, żeby bronić tego wyniku, po to, żeby po prostu walczyć o lepszy po prostu rezultat. Natomiast tego właśnie brakowało w przypadku Klafuricza, czy w przypadku piłkarzy z zagranicy, tak? Oni nie walczą po prostu do końca o to, żeby na przykład Legia występowała tutaj w po prostu europejskich pucharach, tak? A co ciekawe, to też jest na korzyść praktycznie dla piłkarzy, bo w europejskich pucharach są bardzo dobre pieniądze. No i to też się przekłada na to, że budżet będzie wtedy większy poszczególnego klubu i też może to wpłynąć na pensje piłkarzy. Jeśli chodzi o Leszka Jerzyńskiego, jest tak naprawdę wolnym trenerem od tego czasu, kiedy zakończył swój kontrakt z Arką Gdynia. Nie wiadomo, czy tak naprawdę nie czeka na jakąś propozycję, ale na pewno warto by było się zainteresować, chyba że ma jakąś tutaj inną propozycję. Ja myślę, że Leszek Jerzyński to jeszcze jest potencjał trenera, który warto wykorzystać, tak, że on nie wszystko pokazał, co mógł w Arce Gdynia, zdecydowanie mógłby więcej, tak. Tylko też jest taki problem, bo to jest kwestia charakterologiczna. No, ci dobrzy trenerzy to są po prostu mocne osobowości, charaktery. No, może mogą być spięcia, tak, na linii właśnie władze klubu, Dariusz Mioduski, a Leszek Jerzyński, no bo Leszek Jerzyński, no to po prostu czasami bardzo taką ma mocną rękę, tak, do zawodników i jest bardzo kategoryczny. Wiadomo, że obejmując tak naprawdę posada trenera Legii Warszawa, tam liczą się wyniki, tak szybko, bardzo szybko człowiek jest rozliczony praktycznie z wyników, więc tutaj jedna czy dwie po prostu przegrane może zaraz tutaj być mowa o po prostu dymisji. Uważam, że Leszek Jerzyński tak naprawdę do Legii Warszawa na dłuższy czas, mówię to poza kwestią tutaj Adama Nawałki, bo już przedstawiałem na swoim kanale propozycję Adama Nawałki na trenera Legii Warszawa, to już pomijam tą kwestię, bo to już mówiłem w filmikach, ale kto tak naprawdę z polskiej ekstraklasy nadawałby się, tak, kto jest w stanie po prostu udźwignąć tą wielką Legię Warszawa. Bo to nie jest problem wziąć byle jakiego trenera, który ma po prostu papiery na prowadzenie, tylko problem jest to, że trzeba to prowadzić tą Legię, tak? Że musi ona wygrywać w Ekstraklasie, w pucharach, ale też trzeba z tej Legii wycisnąć jak najwięcej, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, żeby tam rzeczywiście ta Legia zwyciężała, tak? Żeby zwyciężała. No bo to nie jest tak naprawdę sukces tylko zwyciężać w Ekstraklasie, tak, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, to są rzeczy, które praktycznie Legia ma w kieszeni, natomiast dalej trzeba walczyć po prostu o te rozgrywki europejskie. No i wydaje mi się, że Leszek Jerzyński by się dawał. Co ciekawe, jego syn, czy syn Leszka Jerzyńskiego, występuje, tak, w Legii Warszawa, także ma bodajże chyba 16 lat, także tutaj też jest ciekawa sprawa, że no ma jakiś tam sentyment też po prostu, można powiedzieć, Leszek Jerzyński poprzez występy. Nie mówię, że ma od razu stawiać na syna, tak, ale na pewno po prostu tutaj, no, według mnie po prostu Jerzyński nadaje się na prowadzenie Legii Warszawa, a Klafuricz, no absolutnie, kiedy nagrywam, no, mówi się o tym, że zostanie zwolniony, jeszcze nie został zwolniony, no ale o czym my tu w ogóle dyskutujemy, tak, Klafuricz w ogóle się nie nadaje, to już jest inna kwestia, nagrywałem o tym filmiki, nie chcę się pastwić, to jest oczywiście moje subiektywne spostrzeżenie zwykłego kibica, natomiast Klafuricz się nie nadaje do prowadzenia tak dużej drużyny, jaką jest Legia Warszawa. Jerzyński ma sukcesy na swoim koncie, zna Ekstraklasę, ma przegląd Ekstraklasy, prowadził drużynę z Ekstraklasy, więc wie, jak to wszystko wygląda. Pomija kwestię, że zna mentalność i tak dalej. Może też zna po prostu tą Legię gdzieś od środka, no bo przecież ma syna, to może po prostu rozmawiać często z synem na temat, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje. Na pewno Leszek Jerzyński nie miałby takie zaporowe tutaj wymagania, jeśli chodzi o finanse. Nie potrzebowałby tutaj zarabiać nie wiadomo ile tam setek tysięcy złotych, jak to było w przypadku tam innych trenerów z zagranicy, więc na pewno i tutaj kwestia finansowa. No i tutaj na pewno tutaj Leszek Jerzyński, dla niego też było to by wyzwanie, tak, bo byłby to krok dalszy w jego karierze, no prowadził Arkę, teraz prowadził Legię Warszawa, chciałby się zaprezentować jak z najlepszej strony. Trzeba szukać młodych trenerów, głodnych sukcesu, mających po prostu charakter, mających jaja, tak, wiadomo, że tych trenerów nie jest tak dużo, niektórzy już są praktycznie
zaczopowani w tej ekstraklasie, tak Michał Probierz praktycznie w Krakowi, pewnie przez kilka lat będzie prowadził tą Krakowię. Natomiast rzeczywiście tutaj uważam, że Leszek Ojrzyński powinien prowadzić Legię Warszawa i myślę, że nadałby po prostu bry z tej Legii, oczyściłby ją z obcokrajowców, w sensie oczywiście pozytywnym, piłkarskim, nie mam nic przeciwko obcokrajowcom, ale w sensie takim po prostu, że dałby szansę więcej tutaj na wychowanków tak Legii Warszawa, bo Legia Warszawa też chce wychowywać piłkarzy, no i chce zarabiać na piłkarzach, tak, no nie po to tylko, nie tylko sprowadzać praktycznie tutaj emerytów, piłkarzy, którzy już są na krótko przed emeryturą, żeby zarabiali jeszcze potężne pieniądze. No my nie możemy robić na przykład z Legii Warszawa klubu, który tak naprawdę jest domem samotnej starości, tak, że przychodzą tu po prostu piłkarze, którzy mają najlepsze swoje czasy piłkarskie za sobą, są po 30, po 30 parę mają lat i tutaj przygrywają, przyjeżdżają, dogrywają jeden sezon czy dwa, zarabiają po 1 000 000 złotych rocznie i koniec, tak, a nic nie wnoszą tej drużynie. Oczywiście niech przyjedzie piłkarz z zagranicy, zagra tak sezon czy dwa i zgoli po 1 000 000, ale nie wniesie coś, tak, wartość dodaną, bo jak na razie po prostu to tutaj o mało który można zawodniku powiedzieć, rzeczywiście świetnie się sprawuje, tak? Tak na przykład Radowicz. No Radowicz absolutnie, tak, no to jest piłkarz oddany Legii Warszawa, który by oddał serce za Legię. To czy występuje raz lepiej, raz gorzej, ale rzeczywiście to jest piłkarz, który się identyfikuje z tą Legią, tak? Nie urodził się w Warszawie, ale absolutnie się identyfikuje, ma DNA po prostu ten. Przypomnę tylko, że chociażby to, może to nie ma jakieś znaczenie po prostu piłkarskiego, sportowego, no ale myślę, że ma to znaczenie po prostu, bo Legia też jest klubem, czy była klubem wojskowym, tak? Że tutaj Radowicz złożył po prostu kwiaty pod pomnikiem nieznajomego tego żołnierza, tak? Więc to też po prostu pokazuje, że traktuje ten klub nie tylko, czy Warszawę, nie tylko jako miejsce zarobkowe, ale też miejsce szacunku, tak? Gdzie chce później mieszkać po zakończeniu kariery. Nie mówię, że tak musi być w przypadku każdego piłkarza, tak? No ale to jest to. Piłkarz musi da więcej z siebie, jeżeli rzeczywiście czuje po prostu się związany z jakąś drużyną. Natomiast jeżeli po prostu nie czuje się związany, to odpuszcza, tak? To odpuszcza. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście Leszek Ojrzyński powinien zostać nowym trenerem Legii Warszawa. Ja myślę, że tak. Nic nie stoi na przeszkodzie. Chyba, że są jakieś tam, że nie może objąć po prostu Legii, albo że tutaj Dariusz Mioduski nie chce go po prostu w Legii, ale jeśli jest do wyjęcia, jeśli po prostu Adam Nawałka nie chce objąć Legii, no to powinien zostać trenerem Leszek Ojrzyński. To jedna przynajmniej z kandydatur, nie mówię, że to jest jedynka, tak, jeśli chodzi o wybór. To wszystko na dzisiaj, zostawcie suba, to mi bardzo pomaga w tym, żeby dotrzeć do większej grupy odbiorców, bo no nie ma takich super filmików jak inny, jakichś po prostu tutaj newsów i sensacji, więc dzięki temu po prostu filmik dotrze do większej grupy, jak zostawicie łapkę czy suba. Cześć!